Szanowni Państwo, witam serdecznie z niewielkim opóźnieniem, za które przepraszam, ale mamy tutaj w Warszawie atak zimy. Witam na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu dotyczącym polskiej polityki zagranicznej, problemów międzynarodowych ze wskazaniem na lata 30., a zatem okres poprzedzający wybuch II wojny światowej. Witam w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Dzisiaj będziemy znowu rozmawiać o kwestiach dotyczących zagadnień międzynarodowych z akcentem na stosunki polsko-sowieckie. Moim gościem jest pan profesor Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, wybitny historyk dyplomacji, stosunków międzynarodowych, sowietolog, wydawca źródeł, tomu dokumentów do polskich dokumentów dyplomatycznych. Profesor Kornat, który całe swoje życie zawodowe poświęcił badaniom różnych archiwów w wielu krajach, gdzie badał dokumenty do stosunków międzynarodowych, ale też i roli Polski w tych bardzo trudnych, zawiłych problemach. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. Myśmy z panem profesorem Kornatem długie lata pracowali nad biografią Józefa Becka. Macie Państwo tę książkę tutaj przed sobą. To są egzemplarze sygnalne. Jak na razie praca ukazała się w wydawnictwie literackim. Myślę, że i w trakcie naszej rozmowy będziemy do niej nawiązywać i w trakcie również innych, kolejnych spotkań w ramach naszej serii. Ja nie będę oczywiście udawał, że z profesorem Markiem Kornatem się nie znamy, bo znamy się od bardzo wielu lat. Będziemy się do siebie zwracać na ty, tak jak było to chociażby przy spotkaniu tym pierwszym z panem profesorem Stanisławem Żerką. Dzisiaj, drodzy Państwo, zasadnicze pytanie, czy była możliwość zbliżenia polsko-sowieckiego. Oczywiście nie w takim kontekście, w jakim to przedstawiano w literaturze tak zwanej Polski Ludowej, że trzeba było sojuszników szukać blisko, a nie daleko, czyli Związek Sowiecki jako ten kraj miłujący pokój był idealnym sojusznikiem przeciwko Hitlerowi. Wiemy, że jest to zakłamanie, jest to nieprawda. Sowieci mieli swoje imperialistyczne dążenia, cele i na drodze do realizacji stała Polska. Są też i poglądy takie, że można było próbować, podobnie jak i z Niemcami, to także z Sowietami, prowadzić jakąś formę gry, przeciągać tę sytuację, badać grunt, lepiej się do wojny przygotować. No tutaj się zawsze rodzi pytanie, komu by to przeciąganie, czy ono w ogóle było możliwe, to po pierwsze, bo mam co do tego daleko idące wątpliwości. Po drugie, rodzi się pytanie, czy takie przeciąganie rzeczywiście przysłużyłoby się nam, czy może bardziej przysłużyłoby się naszym wrogom. Ale zgodnie z konwencją naszego programu chciałem zacząć od lat 20. od początku w zasadzie międzywojnia, ponieważ na to, co się działo w latach 30. w stosunkach na linii Moskwa-Warszawa, wpływ miały przecież i doświadczenia lat poprzednich, w tym oczywiście doświadczenie wojny polsko-sowieckiej, zatrzymanie komunizmu pod Warszawą w 1920 roku i kończący tę wojnę, stan wojny, traktat ryski, który był jednak kamieniem węgielnym polskiej polityki zagranicznej w okresie międzywojennym i w kolejnych
układach, negocjacjach ze Związkiem Sowieckim zawsze wracano do traktatu ryskiego, podkreślając jego wagę. Natomiast ja powiem trochę od strony sowieckiej, ponieważ archiwa sowieckie znam, myślę, nieźle. Po kilku latach pobytu w Rosji i badaniu tych archiwów, że dla elity sowieckiej i to jeszcze tej przedstalinowskiej, już za Lenina, traktat ryski nie był bynajmniej traktowany jako coś nadmiernie poważnego, w zasadzie jako coś przejściowego, co i tak wcześniej czy później zostanie obalone. Śmiem twierdzić, że Związek Sowiecki poprzez swoją politykę przez cały okres międzywojenny, wspieranie mniejszości narodowych, wszelkiej irredenty antypolskiej, zwłaszcza wśród Ukraińców, Białorusinów, no oczywiście tutaj narzędzia były bardzo, bardzo szerokie, instrumentarium bogate, nigdy nie uznawał integralności państwa polskiego. I sam fakt posługiwania się określeniem zachodnia Białoruś, zachodnia Ukraina, kwestionowanego przez stronę polską, również w notach dyplomatycznych, chociażby w 1931 roku, nic w tym zakresie nie zmieniło. I tutaj będę formułował też pierwsze pytanie do profesora Kornata, jak on postrzega te sprawy. Ja tylko odwołam się jeszcze do pism znanych mi dobrze jednego z członków delegacji sowieckiej Ukrainy na konferencję ryską, Emanuela Kwiringa, który już wówczas, jesienią 1920 roku, krótko po zawarciu preliminariów pokojowych, po formalnym zakończeniu konfliktu zbrojnego, chociaż jeszcze nie wojny, po pierwsze pisał do swoich przełożonych, że to jest okupacja polska zachodniej Ukrainy, zachodniej Białorusi. Po drugie zastanawiał się, jaki rodzaj dywersji na tych ziemiach prowadzić. Już wtedy, jeszcze nie było traktatu ryskiego, a już to podważanie integralności państwa polskiego w wewnętrznej dokumentacji sowieckiej występuje. Więc jak można było spojrzeć na tego typu partnera, jak w ogóle ułożyć sobie z nim stosunki wtedy, w latach 20. Na ile traktat ryski przy tym różnym widzeniu go ze strony polskiej jako rzeczywiście kamień węgielny polityki wobec Związku Sowieckiego i ze strony sowieckiej jako coś, co jest no, w zasadzie wymuszone poprzez przegraną wojnę w sensie militarnym, ale na pewno nie będzie obowiązywać długo. Jak można było te stosunki ułożyć w latach 20., żeby potem ewentualnie myśleć o no właśnie, toczeniu jakiejś gry ze Stalinem już w przededniu II wojny światowej. To bardzo ogólne pytanie do ciebie, Marku, ale jeżeli mógłbyś się tutaj wypowiedzieć, będę zobowiązany. Dziękuję. Cóż, no moja ocena traktatu ryskiego w polityce sowieckiej nie będzie inna, tu nie ma sporu. Sądzę, że traktat ryski spełniał w tej polityce podobne cele jak pokój brzeski. Pokój brzeski też był chwilową pieriedyszką, a pokój ryski podobnie i tu nie ma różnic zdań. Rząd sowiecki absolutnie nie godził się z istnieniem znaczącej, niepodległej, mającej określoną, samodzielną politykę zagraniczną Polski. To jest oczywiste dla mnie. Różnica jest tylko taka, że Niemcy, kwestionując granice odrodzonej Polski, mówiły to otwarcie. Dyplomacja niemiecka stawiała ten problem jako niezałatwione zagadnienie międzynarodowe. Zaś ze strony sowieckiej nie znam ani jednego dokumentu na przestrzeni między traktatem ryskim a notą z 17 września do Grzybowskiego w 1939 roku,
którym to dokumencie rząd sowiecki jawnie kwestionowałby terytorialny status Polski, za wyjątkiem sprawy granicy polsko-litewskiej, którą pośrednio kwestionowano choćby słynnym pismem komisarza Czyczerina do ministra spraw zagranicznych Litwy z 28 września 1926 roku. Natomiast skoro jestem, że tak powiem, proszony o taką ocenę, wydaje mi się, że powinienem powiedzieć jeszcze o jednym. Otóż tak jak Niemcy Hitlera później dążyły do zburzenia w ogóle porządku europejskiego, a nie tylko korektury granicy z Polską, tak Związek Sowiecki dążył przez całe dwudziestolecie nie tylko do odebrania, jak wspomniałeś, owej zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, tylko do zburzenia ładu wersalskiego, albo raczej wersalsko-ryskiego, bo tak go trzeba nazwać, gdyż traktat ryski był doniosłym komponentem uzupełniającym ład wersalski, co zresztą swobodnie i ciekawie pokazał w swojej książce Jerzy Bożencki. Należy podkreślić, że w ideologii sowieckiej, komunistycznej, występuje bardzo ważny motyw II wojny imperialistycznej. Ona, ta koncepcja, ma swoje korzenie w myśli Lenina, wypowiedziane jeszcze zanim doszło do rewolucji bolszewickiej. Lenin mianowicie w takim artykule o haśle Stanów Zjednoczonych Europy w 1915 roku wypowiedział pogląd, zresztą pisałem o tym, Lenin wypowiedział pogląd, że to nie będzie koniecznie tak, iż kapitalizm załamie się na całym świecie. Dojdzie do ustanowienia socjalizmu i państwa proletariackiego w jednym kraju, a to państwo weźmie na siebie misyjne cele z punktu widzenia ideologii komunistycznej i będzie próbowało rozszerzyć nowy ustrój na inne obszary, a do tego ma służyć wykorzystanie rozbieżności między pozostającymi na scenie historycznej państwami kapitalistycznymi. W tajnym przemówieniu w 1925 roku na konferencji partyjnej sowieckiej partii Stalin rozwija tę myśl, mówi, że w przypadku wojny potrzebne jest przystąpienie do tej wojny Związku Sowieckiego jako trzeciego czynnika. Najpierw pokłócą się państwa kapitalistyczne, wtedy Związek Sowiecki wystąpi jako siła rozstrzygająca, zadając decydujące ciosy. I tyle. W tych warunkach kształtowała się polityka sowiecka. Dziękuję bardzo. Ja tu mam oczywiście kilka kwestii w rodzaju komentarza, bo rzeczywiście formalnie strona sowiecka nie podważała, poza tym jednym wyjątkiem na odcinku litewskim, integralności państwa polskiego, ale przypominam sobie, że w lutym 1925 roku, to jest wewnętrzna dokumentacja sowiecka, spotyka się po raz pierwszy zresztą francuski ambasador Jean Herbet, no, którego zdolności dyplomatycznych nie oceniam zbyt wysoko, z członkiem kolegium Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych Fiodorem Rothsteinem, znaną postacią zresztą tamtych czasów, którego syn Andrew Rothstein był potem wziętym pisarzem, publicystą, dziennikarzem w Wielkiej Brytanii. I podczas tej rozmowy, rozmawiają właśnie o sprawach polskich, o korytarzu, Herbet, nasz sojusznik, francuski ambasador, zadaje Rothsteinowi pytanie, to co, odmawia pan Polakom prawo do niepodległości? Nie, nie odmawiam, ale w granicach etnograficznych, czyli w tych rozmowach wewnętrznych, także z przedstawicielami mocarstw zachodnich, to przychylnych Polsce, strona sowiecka bynajmniej nie kryła, że wcale nie opowiada się za integralnością II Rzeczypospolitej. Takich przykładów byłoby pewnie więcej.
Ja tutaj jeszcze dodam, ta druga wojna imperialistyczna to jest jedno, ale była przecież niemalże permanentna, permanentne dążenie do tego, żeby wywołać konflikty wewnętrzne w Polsce. Badałem sprawy dotyczące stosunku dyplomacji sowieckiej, w ogóle strony sowieckiej do zamachu majowego. I o czym oni marzyli? Oni marzyli o tym, żeby właśnie ten zamach przekształcić w wojnę domową, bo to byłaby świetna sprawa do rozłożenia Polski od środka. No i potem mieli problem z tym słynnym błędem majowym komunistów i tak dalej, i tak dalej. Ale no, patrząc z tej perspektywy, mamy też przejawy pozytywnych ruchów strony sowieckiej, oczywiście za zgodą wszystkich świętych, czyli biura politycznego Partii Komunistycznej od 1925 roku WKPB i coraz ważniejszej postaci, a od 1927-1928 roku postaci absolutnie pierwszorzędnej, czyli Józefa Stalina, świadczące o tym, że jednak jakieś próby porozumienia z Polską, być może wynikające z wewnętrznych uwarunkowań, chęci wzmocnienia tego państwa były. Mam tu na myśli protokół Litwinowa, to jest luty 1929 roku, według mnie zrobiony świetnie na pokaz dla opinii międzynarodowej. Czyli to jest protokół, który wprowadza postanowienia paktu Brianda-Kelloga o wyrzeczeniu się wojny jako rozwiązywania problemów narodowych, a zatem też i międzynarodowych. To Sowieci robią, to ich wiele nie kosztuje, ale później mamy też przecież bardzo ceniony w Warszawie pakt o nieagresji między Polską a Związkiem Sowieckim, nie bez trudu negocjowany od wielu lat, przerywany, wznawiany, w końcu parafowany w styczniu 1932 roku i podpisany 25 lipca 1932, więc takie próby były. Ale z drugiej strony jest to, co nie powinno nam umykać. To znaczy Związek Sowiecki w zasadzie od początku swojego istnienia szykuje się do wojny. To jest państwo, które staje się fabryką zbrojeniową. Do tego służą też porozumienia z Niemcami i traktat w Rapallo i potem traktat berliński, cały szereg innych drobniejszych porozumień i fabryki amunicji, które Niemcy przecież mają. Częściowo produkcja idzie na rzecz Sowietów, udostępnianie Niemcom poligonów, a przez to i udostępnianie możliwości szkolenia sowieckich oficerów przez Niemców. No i potem kolejne pięciolatki, które tak naprawdę są niczym innym jak napędzaniem zbrojeń. To jest państwo, które permanentnie szykuje się do wojny. Ono chce tej wojny. No nie łudźmy się. Jeżeli już w latach 30., zaraz wrócimy do paktu o nieagresji, Związek Sowiecki jest państwem, które produkuje największą ilość czołgów, to zawsze mi się, ja to zresztą stawiałem wielokrotnie to pytanie Rosjanom, rosyjskim historykom też, czy czołgi są bronią defensywną czy ofensywną? No oczywiście są bronią ofensywną. A kto produkuje największą ilość czołgów w latach 30.? No Związek Sowiecki. Więc po co? No szykuje się do wojny. Więc tu jest ta teoria wojny imperialistycznej, do której jednak Sowieci muszą być przygotowani. Ale były te momenty, kiedy wydawało się, że te stosunki da się unormować, że jest to jakaś forma stabilizacji. Co o tym sądzisz? Za dużo tu jest wątków, więc nie wiem, czy mi się uda o wszystkim powiedzieć, a nie chciałbym zgubić żadnego. Kiedy wspomniałeś o koncepcji etnograficznych granic Polski, o czym wyraźnie zresztą propaganda sowiecka mówiła, koniecznie trzeba wspomnieć sondażowe rozmowy z Niemcami prowadzone w okresie lat 20., kiedy obowiązywał układ w Rapallo i ja powiem więcej, obowiązywała linia Rapallo, co jest więcej niż układ. Układ był ograniczony sam w sobie, linia Rapallo łączyła Moskwę i Berlin. I ta sytuacja powodowała, że takie sondażowe rozmowy były prowadzone, ale nie dały efektu z przyczyny bardzo prostej. Nieuzbrojone, nieprzygotowane do wojny Niemcy weimarskie, a od 1925 związane jednak postanowieniami paktu reńskiego i systemu lokarneńskiego z Zachodem, nie bardzo mogły pozwolić sobie, moim zdaniem, na taką transakcję. Jest bardzo trudno sobie wyobrazić, aby
Niemcy zdecydowały się na koalicyjną wojnę przeciwko Polsce wspólnie z Moskwą, po to, by zredukować ją terytorialnie. Niemcy Stresemanna oczywiście. Stresemann symbolizuje tę linię polityczną i chociaż był oczywiście antypolski, to jednak takie są realia, a więc strona niemiecka na te sondaże nie odpowiedziała pozytywnie, co nie oznacza, że bardzo by nie chciała, aby one stały się preludium do konkretnych uzgodnień i przyjęcia jakiegoś wspólnego modus operandi. Bardzo mocno trzeba podkreślić, że linia Rapallo miała jedno jeszcze niepisane założenie towarzyszące. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale tak było. To się dopiero zmieni w 1932, a po raz pierwszy będzie podważone w 1929, jak powiedziałeś tu, w protokole Litwinowa. A mianowicie tym założeniem było niepotwierdzanie, nawet pośrednio, w jakichkolwiek nowych umowach międzynarodowych, wersalsko-ryskich granic Polski. To wiązało Moskwę i wiązało Berlin. Ja przeglądałem niemieckie akta archiwalne z roku 1929, więc kiedy ten wspomniany przez ciebie tu dzisiaj protokół Litwinowa, będący w sumie jedynie deklaracją intencji przecież, tam nie było żadnych sankcji za pogwałcenie, a więc to jest układ deklaratywny, kiedy go zawarto i Moskwa to zrobiła, moim zdaniem, chcąc pozytywnie oddziaływać pacyfistyczną propagandą na opinię społeczeństw Zachodu, to w Berlinie pojawiły się komentarze, że jest to milczące odstąpienie od owej zasady niepotwierdzania terytorialnego status quo wersalsko-ryskich granic Polski. Nawet, co ciekawe, słowo Ostpakt, czyli Pakt Wschodni, pojawiło się w niemieckim języku politycznym właśnie w związku z protokołem Litwinowa. Chciałem to zauważyć. Dzisiaj tego się nie pamięta, ale to są szczegóły bardzo istotne, pokazujące sposób myślenia obydwu stron. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Pomijając ideologię, możemy ideologię teraz na chwilę zostawić na bok, chociaż nie wolno oczywiście polityki sowieckiej oderwać od ideologii, bo tylko ktoś szalony mógłby w tym kierunku pójść. No ewentualnie ktoś, kto manipuluje, na przykład historycy sowieccy manipulują źródłami, prawda? Publikuje się nawet źródła okrojone, tak było przecież. Ale nie o to chodzi. Chodzi o realne szukanie prawdy historycznej. No więc chodzi mi o to, że pomijając nawet ideologię, układ w Rapallo, potwierdzony potem i rozszerzony traktatem berlińskim, był tak korzystny dla strony sowieckiej, że normalizacja stosunków z Polską nawet do niczego im specjalnie nie była potrzebna. No bo wszystko, wszelkie dobra przetworzone, no, rozumiemy się chyba, o co chodzi, można było kupić w Niemczech. Rolnicza, zacofana Polska, co tu dużo mówić, w znacznej mierze, nie była obiektem zainteresowań dla konkurencji, to po pierwsze. Po drugie, układ w Rapallo tak osłabiał już, czy też prowadził do nadwątlenia budowli pokoju, zresztą bardzo kruchej, że sam w sobie dawał podstawy orientacji zagranicznej w polityce sowieckiej. Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć jedną rzecz, która mi się wydaje dyskusyjna, ale może warto ją wspomnieć. Otóż Stresemann był prawdopodobnie jedynym politykiem niemieckim tego okresu, wybitnym politykiem niemieckim tego okresu, który był westernerem, jak go nazwał historyk amerykański Gatzke, niemieckiego pochodzenia notabene, westerner, czyli człowiek zachodowiec, człowiek zachodu. On był zorientowany na zachód i wedle tych historyków, którzy propagują tę koncepcję, on się strasznie przeraził interwencji sowieckiej w 1923. Notabene powtórzmy za profesorem Wojciechem Materskim, że nie przepuszczając tak zwanego konwoju humanitarnego, jakbyśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, przez terytorium Polski, wtedy ministrem był Endek Sejda, prawda, ale był, moim zdaniem, bardzo dobrze się zachował. To były bardzo dobre rozmowy. W każdym razie doszło wówczas do tego, że Polska po raz
kolejny stanęła na drodze Sowietom dostępu do morza. Do Niemiec, przepraszam, powiedziałem do morza, do Niemiec, dostępu do Niemiec. A dostęp do Niemiec, terytorialny dostęp do Niemiec, to jest kardynalny cel polityki sowieckiej. I ponoć Stresemann się miał przerazić. Na ile to jest potwierdzone w źródłach, czytałem chyba z 5 biografii Stresemanna, nie jest to tak wyraźnie powiedziane, ale ponoć się miał przerazić tym, że może dojść do interwencji sowieckiej w chwili zaburzeń wewnętrznych w Niemczech i stał się wtedy westernerem albo się utwierdził w tym westernizmie. Czy to dla Polski coś zmieniało? Nie za wiele, ale Stresemann jednak złagodził polityczny kurs Niemiec przeciwko Polsce. Nie będę tego rozszerzał, bo mówimy raczej o wschodzie niż o zachodzie, ale fakty są takie, że na przestrzeni lat polokarneńskich, które słusznie my uważamy za niepomyślne dla polskiej polityki zagranicznej, dyplomacja polska, głównie z udziałem młodego dyplomaty Józefa Lipskiego, wynegocjowała szereg normalizacyjnych porozumień z Niemcami. I to jest owoc Locarno, ale te ograniczone owoce Locarna, że tak powiem, nie niwelowały tego, co dalej było strategiczną orientacją Niemiec. Podtrzymać linię Rapallo. Niemcy grają na dwóch fortepianach i słusznie z ich punktu widzenia. To jest prawo realnej polityki. A więc układ berliński dochodzi do skutku, potwierdza postanowienia Rapallo, a w warunkach Rapallo, i tu chcę postawić kropkę nad i, w warunkach działania linii Rapallo, jakakolwiek dyplomacja polska nie może doprowadzić do modus vivendi z Rosją, ze Związkiem Sowieckim. To jest niemożliwe. Jeśli by ktoś twierdził inaczej, jest w błędzie. No były koncepcje, to znamy je chyba, zwłaszcza historycy II Rzeczypospolitej, koncepcje na przykład gospodarka najpierw, tak bym je streścił. Kiedy był Skrzyński ministrem zagranicznym, Grabski premierem, była misja Darowskiego w Moskwie. No co to dało? Niewiele. Tam wszystko jest podporządkowane polityce, polityka służy ideologii, a gospodarka jest instrumentem ideologii i polityki. No to oczywiste. Więc to nie jest tak, że można dojść do porozumienia, wynegocjować na przykład traktat handlowy, prowadzić interesy w sumie korzystne dla obu stron. Nie, nie można. Najpierw musi być baza polityczna. Typowy język sowiecki mówi, że najpierw musi być baza polityczna do każdego porozumienia ekonomicznego czy gospodarczego. No takie są moim zdaniem realia. Nie odnoszę się do tego, co powiedziałeś, jako najoczywistsze i słuszne odnośnie wykorzystywania choćby ruchu komunistycznego do walki z państwem polskim. No wszyscy wiemy, że ruch komunistyczny był sterowany z zewnątrz, to jest oczywiste. Dziękuję bardzo. Tu jest też wiele wątków, znaczy nie tylko ruch komunistyczny, ponieważ te macki sowieckie bardzo były zainteresowane na przykład ruchem ludowym i to różnymi odcieniami ruchu ludowego. Bardzo aktywnie tam też działano, ale to sięgało jeszcze dalej, bo dla politycznych celów starano się, próbowano wykorzystywać również narodową demokrację, co ciekawe. Nie rozwijajmy tych wątków, bo ciągle jesteśmy w latach 20. Natomiast ja chciałem dwie kwestie podnieść, trochę w nawiązaniu właśnie do tego okresu spokojniejszego, czyli lat 32-34. Jedna sprawa, to jest teza może ryzykowna, ale jeżeli spojrzymy z pewnej perspektywy na stosunki kluczowe dla Polski, sowiecko-niemieckie, i to nie abstrahując od tego, o jakim ustroju mówimy, dla lat 1918-1941, to zaryzykowałbym tezę, że wyłomem w postaci złych stosunków, wyłomem były lata 33-39, bo i wcześniej te stosunki były dobre, bardzo dobre, nawet quasi-sojusznicze. I no, w latach 39-41 to one miały charakter sojuszniczy, bo przecież to jest Brześć, to jest Rapallo. I teraz tak, no, był być może Stresemann westernerem, ale to wcale nie znaczy, że w kwietniu 26 roku sprzeciwił się podpisaniu traktatu berlińskiego. To jest ta gra na dwóch fortepianach, a ten traktat otworzył dopiero na szerszą skalę możliwość współpracy Reichswehry z Armią Czerwoną, która miała przede wszystkim
kontekst antypolski. Nie tylko, oczywiście, bo on wymierzony był przeciwko Zachodowi, ale to jest istotne. I druga sprawa, sięgam głębiej, ale z myślą o tym, o czym będziemy za chwilę mówić. Ciągle mam w głowie te warunki, które podyktował jeszcze w Mińsku Karl Daniszewski, komunista łotewski polskiego pochodzenia, bolszewik szczery, delegacji polskiej, które przecież zmierzały do sowietyzacji Polski jednoznacznie. To przypomnę, redukcja armii polskiej do 50 tysięcy, wydanie nadwyżki broni stronie sowieckiej, utworzenie milicji. Chłopom i robotnikom, no tak, oczywiście. Utworzenie milicji, też robotniczej, i to, na co się może zwraca mniej uwagę, no to jest zapewnienie sobie eksterytorialnego w zasadzie tranzytu linią kolejową przez Grajewo, no właśnie do Niemiec, prawda? I teraz patrząc z tej perspektywy, ja bym zadał dalej idące pytanie, bo obaj jesteśmy zgodni i myślę, że nasi słuchacze nie mają tutaj wątpliwości, że strona sowiecka podważała integralność państwa polskiego różnego rodzaju działaniami, nawet jeżeli głośno o tym nie mówiła, tak jak to robili Niemcy. Ale ja bym zadał pytanie, czy strona sowiecka, właśnie patrząc z perspektywy chociażby tego, co proponował Daniszewski, w ogóle przyjmowała możliwość istnienia niepodległego i niezależnego państwa polskiego, niezależnego od Moskwy i Berlina przez cały okres międzywojenny, bo mam co do tego daleko idące wątpliwości wbrew najróżniejszym deklaracjom, bo przecież to jest klucz do zrozumienia tego, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli tego ewentualnego zbliżenia, tej ewentualnej gry. Czy można było grać z kimś, kto niepodległej Polski sobie nie życzy? To jest pytanie zasadnicze. Wiesz, no ja nie mam wątpliwości. Akurat w tej sprawie nie mam żadnych. To znaczy, wydaje mi się to bardzo celne. Mianowicie model Polski według propozycji rozejmowych i pokojowych złożonych w Mińsku przez towarzysza Daniszewskiego Dąbskiemu, to jest koncepcja istotnie odpowiadająca w całej rozciągłości celom sowieckiej polityki wobec Polski. No tu jeszcze była linia Kerzona, oczywiście. Tak jest. Ja od tego chcę zacząć. Granica wschodnia na linii Kerzona, eksterytorialna kolej przez Grajewo, wydanie broni chłopom i robotnikom, czyli wiadomo komu. Mamy do czynienia z totalną sowietyzacją i koniec. Tu nie ma kompromisu. Tu nie ma możliwości szukania wydumanych interpretacji. Natomiast chciałem wrócić trochę, bo poruszyłeś kilka razy, ja na to nie zareagowałem, bo zajmowałem się innymi wątkami, sprawę paktu o nieagresji. Pytanie jest takie, dlaczego doszło do paktu o nieagresji, który był zawarty w 1932 roku. Notabene idea paktów o nieagresji jest koncepcją wywodzącą się z kręgu dyplomacji sowieckiej. XIX wiek nie zna, na ile go ja w dziejach dyplomacji przerobiłem, nie spotkałem się z podobną koncepcją. To jest koncepcja sowiecka, a koncepcja zachodnia to są pakty gwarancyjne. Na przykład pakt reński podpisany w Locarno jest multilateralnym traktatem gwarancyjnym, prawda, ustanawiającym, wiadomo, określony system gwarancyjny dla Europy Zachodniej. No ja już o tym pisałem wielokrotnie i ja podtrzymuję każde słowo oczywiście, które na ten temat wypowiadałem. Są to moim zdaniem trzy motywy. Polityka Rapallo zaczęła się poważnie chwiać. Wszyscy są co do tego zgodni. W 1932 roku jeszcze nie ma Hitlera u władzy, ale jest takie rozchwianie polityczne Republiki Niemieckiej, Rzeszy Niemieckiej, takie rozchwianie, że zaczyna się poważny problem z możliwością kontynuacji tej polityki i Sowieci szukają zbliżenia z Francją. No takie są fakty.
No bo Hitler dochodzi do władzy, jak wszyscy dobrze wiemy, 30 stycznia 1933 roku, a 29 listopada 1932 podpisany jest pakt o nieagresji między Moskwą a Paryżem. Po co ten pakt był, to ja tak szczerze powiedziawszy się uśmiecham, bo jakże Francuzi mogli napaść to państwo sowieckie. Ale pakt o nieagresji jest tutaj pierwszym krokiem dyplomatycznego zbliżenia i to trzeba moim zdaniem powiedzieć. I dodajmy, zresztą twoja książka na ten temat dużo mówi i to mówi szczegółowo, dodajmy, że latem 1932 roku, a więc w decydującej fazie polsko-sowieckich rokowań o pakt o nieagresji, strona francuska uprzedza Sowietów, że nie podpisze paktu o nieagresji tego własnego, jeśli nie zostaną te rozmowy z Polską sfinalizowane. Ma to kolosalne znaczenie. Cokolwiek byśmy nie sądzili o instrumentalnym podejściu Francji do naszej ojczyzny, to trzeba podkreślić. Druga sprawa. Niektórzy to kwestionują, co ja teraz powiem. Zagrożenie z Dalekiego Wschodu. Czy to zagrożenie z Dalekiego Wschodu ze strony Japonii było realne czy nierealne, nie ma to znaczenia. W optyce bardzo podejrzliwego Stalina było. Było. I kiedy Japonia napadła na Chiny, odłączyła Mandżurię i do tego jeszcze rzuciła wyzwanie Lidze Narodów i bezkarnie z tego wyszła, prawda? No bo Liga Narodów nie przedsięwzięła nawet najmniejszych sankcji przeciwko Japonii. Stalin miał poczucie, że może mu się otworzyć front na Dalekim Wschodzie, a więc trzeba front z Polską zwinąć. To jest moim zdaniem druga arcypoważna przyczyna. Przepraszam, trzecia, powiedziałem o wszystkich trzech, a więc jeszcze raz, chwieje się linia Rapallo, potrzebne jest zbliżenie z Francją i pojawia się przynajmniej wrażenie, a może i rzeczywiste, zagrożenie z Dalekiego Wschodu. I to powoduje, że Stalin pisze w decydującym momencie list do Litwinowa, gdzie no przecież Stalin jest człowiekiem, z tego co mi wiadomo, wulgarnym i bezczelnym, prawda? Wypowiedzi Stalina, choćby o Krupskiej, no nie należą do cenzuralnych, prawda? Ale tutaj bardzo ostrych słowach, ale jednak mieszczących się w normie języka, nawołuje Litwinowa do natychmiastowego zamknięcia pozytywnie rokowań z Polską. I Polska wykorzystuje to 5 minut i tak jak powiedziałeś, otwiera się okres zadziwiającego zbliżenia polsko-sowieckiego. I chcę tu powiedzieć, że to zbliżenie było no dosyć poważne, aczkolwiek oparte na kruchych podstawach, niezwykle kruchych podstawach, powiedzmy sobie jasno. A te kruche podstawy były takie, że dla strony tamtej, ja też czytałem te dokumenty sowieckie w archiwum MIDu. Akurat wtedy po katastrofie smoleńskiej mi sporo dali materiałów. Byłem tam wtedy, pracowałem nad książką o Grzybowskim, a ponieważ Grzybowski wtedy był w Pradze, więc ja tego nie wykorzystałem. Teraz to już bezprzedmiotowe jest, bo mamy publikację historyków rosyjskich dotyczącą stosunków z Polską, no i będzie tom opracowaniu doktora Głuszkowskiego w serii pod twoją redakcją, więc to już w tej chwili w gruncie rzeczy ja tam tylko za 20% notatek wykorzystać mogę jako takich, których jeszcze nie ma w obiegu. Ale nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Dla strony tamtej to zbliżenie z Polską ma być preludium do sojuszu. Sojuszu z podporządkowanym partnerem, którym ma być Polska. Tak to się jawi. No bo jak inaczej? Pada na przykład koncepcja zawarcia konwencji wojskowej z Polską. Najpierw wymiany wizyt wojskowych, a potem konwencji wojskowej. No to o czymś świadczy. Polska oczywiście na to pójść nie mogła, bo była zdeterminowana prowadzić politykę równowagi. Chcę to podkreślić, ponieważ wyłaniają się ludzie, którzy atakują twierdzenie polityka równowagi w sposób całkowicie bezpodstawny. Polityka równowagi jest kamieniem węgielnym polskiej dyplomacji. Polityka równowagi to nie jest jakieś hasło propagandowe, tylko realna polityka niewiązania się z Niemcami przeciw Sowietom i z Sowietami przeciw Niemcom. Z tą samą myślą odrzucamy koncepcję Paktu Wschodniego w 1934 i 1935 roku. Odrzucamy ją, bo ona by oznaczała
włączenie Polski do sojuszu z Sowietami. Tak, to za chwileczkę. I tylko dokończę. I z tą samą myślą odrzucamy niemiecką ofertę przystąpienia do paktu antykominternowskiego składaną aluzyjnie. Józef Beck przestrzegał w sposób rygorystyczny doktryny równowagi, polityki równowagi. A to, że do Berlina w pewnym momencie było bliżej niż do Moskwy, a w pewnym momencie do Moskwy było bliżej niż do Berlina, bo w 1933 roku na wiosnę stosunki z Niemcami były krytycznie złe, mówiło się o wojnie prewencyjnej, a z Rosją rozwijały się bardzo przyzwoicie, to mnie w ogóle nie interesuje z punktu widzenia słuszności teorii równowagi. Teoria równowagi tłumaczy polską politykę zagraniczną. Do tego nie pojmuje, nie pojmie nigdy tych realiów międzynarodowych, w których Polska funkcjonowała. I to ma kolosalne znaczenie dla zrozumienia tego, o czym mówimy. Dziękuję. Tu też ja bym chyba dodał jeszcze jedną przyczynę, czwartą, podpisania z Polską i z innymi limitrofami, jak wtedy mówiono, paktu o nieagresji. To jest jednak chyba chęć uporządkowania spraw wewnętrznych w Związku Sowieckim. To jest pięciolatka pierwsza, z którą gospodarka sowiecka ma jednak problem z jej realizacją. Ten spokój jest Stalinowi, bo on już jest wtedy wielkorządcą tego państwa, on jest dyktatorem, ma jednak posłużyć może nawet uśpieniu czujności przyszłych wrogów. Bo my możemy mówić o tym, że rozpatrywano koncepcję nawet konwencji wojskowej, ale ja zawsze sobie zadaję pytanie, na ile to było szczere. Znaczy strona polska i tak pewnie by w to nigdy nie weszła, skoro nawet Francuzi tęskniący o sojuszu z Rosją, pamiętający wielki sojusz z Rosją zawarty w latach 1892-94, który się przecież spełnił w czasie I wojny światowej. Dwa pokolenia się w cieniu tego sojuszu wychowały. Ciągle to la grande lueur à l'est, prawda, jak to pisała jedna z historyków francuskich, Sophie Queret, ten wielki blask tam gdzieś na wschodzie, on ciągle w głowach Francuzów funkcjonował. Nawet oni się nie zdecydowali na konwencję wojskową, odrzucili tę propozycję. Tym bardziej odrzuciłby ją marszałek Piłsudski, ale mamy też i współczesne badania historyków rosyjskich, chociażby nieodżałowanej pamięci Olega Kena o planach mobilizacyjnych właśnie na przełomie lat 20. i 30., z których jasno wynika, że sowieckie plany mobilizacyjne w dużym stopniu obliczone było przeciwko Polsce. I co? I nagle to przeorientujemy? No, dla mnie jest to jednak wielce wątpliwe. To Stalin był jednak dobrym taktykiem. Mimo że miał konserwatywne zapatrywania, on dobrze wiedział, że ten sojusz spełniony jednak z Republiką Weimarską zaczyna mu się powoli wymykać z rąk. To w latach 30. na początku było już widoczne. No, po dojściu Hitlera to się zupełnie zamknęło, jak się okazuje, na jakiś czas tylko, bo potem do tego wrócono. Więc trzeba było spokoju, ale to chyba jednak szczere nie było. My nie znamy całej dokumentacji sowieckiej. Niestety, do tej pory ona nigdy nie była do końca odkryta i wcale nie mówię tutaj o archiwach służb, mówię tutaj o archiwach dyplomatycznych. Nikt nie czytał, a może ktoś czytał, ale na pewno nie analizował w pracach naukowych raportów sowieckich atasze wojskowych z Warszawy. A tacy sowieccy atasze wojskowi byli tu zainstalowani od 1926 roku. One są po prostu niedostępne. 100 lat minęło i to jest niedostępne, a byłaby to na pewno ciekawa lektura. Ja mam jeszcze, zanim przejdziemy już do okresu poprzedzającego wybuch wojny, to trzeba powiedzieć o dwóch kwestiach. I tu bym cię prosił też o rozszerzenie tych wątków. Sprawa pierwsza to jest koniec tej dobrej koniunktury w stosunkach polsko-sowieckich. Ona długo nie trwała, bo trwała, no powiedzmy, 2 lata. Możemy się tu spierać, prawda? Ale w 1934 roku z kilku powodów ona się psuje. Tutaj jednym z najważniejszych powodów zepsucia się tych stosunków była kwestia
Восточного пакта, пакту Wschodniego, pakt Oriental, pakt de l'Est, bo to różnie jest nazywane, Wschodni pakt, który jednak był koncepcją narodzoną w Moskwie, którą Francuzi potem podchwycili, rozszerzyli Jean-Louis Barthou, wybitny zresztą polityk francuski, ale to jest koncepcja, która ma swoje źródła w Politbiurze czy w Ludowym Komisariacie Spraw Zagranicznych. Tam się pojawia kwestia niezwykle niebezpieczna, jeszcze za życia marszałka Piłsudskiego, czyli sprawa przemarszu wojsk sowieckich przez terytorium Rzeczypospolitej, gdzie strona polska musi powiedzieć nie, bo przecież każde państwo szanujące swoją integralność komuś, kto nie jest jego sojusznikiem, musi powiedzieć w takim wypadku nie. A potem jeszcze chciałem poruszyć sprawę, no co tu dużo mówić, nienawiści do Polaków ze strony samego Stalina i kierownictwa sowieckiego. Myślę tutaj zwłaszcza o tym, o czym wówczas wiedziano bardzo mało, bo to było ukrywane, ale dzisiaj wiemy więcej, chociaż daleko nie wszystko, czyli akcji operacji polskiej, bo tak to jest najczęściej nazywane, NKWD w latach 37-38. Może się wydawać, że no tak, ale to są wewnętrzne sprawy sowieckie. No dobrze, dobrze, ale to jednak jest stosunek Stalina i jego otoczenia, także Mołotowa, który podpisywał przecież te rozkazy jako formalny premier Związku Sowieckiego i innych do Polaków. To się znikąd nie bierze. To są gdzieś głęboko zakorzenione stereotypy nienawiści do Polaków. Po prostu. Chociaż w operacji polskiej nie ginęli tylko Polacy, ale ona stała się wzorcowa dla innych operacji narodowych. Także może znowu za dużo wątków, ale zacznijmy od Paktu Wschodniego. Bo tak, stanowczo dużo, o każdym znowu trochę. Cóż, istotnie no, zbliżenie polsko-sowieckie można określić jako dwuletnie, to znaczy zależy, jak postawimy tu cezury graniczne. Te cezury graniczne są takie, że jeżeli przyjmiemy, jak już powiedziałeś, parafowanie, datę parafowania paktu o nieagresji, a więc styczeń 32, a pierwsze oznaki rozejścia się dróg po wizycie Józefa Becka w Moskwie w lutym 34, która się odbyła w atmosferze ogłoszonej kilkanaście dni wcześniej polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy, to istotnie robi się tutaj dwa lata. Zgadzam się w pełni, tu właściwie nie ma możliwości polemiki, nawet gdyby człowiek miał drastycznie z kimś rozbieżne poglądy, mianowicie nie wiemy, jak daleko owo zbliżenie z Polską miało pójść w ujęciu sowieckim. Ja nie wierzę w to, że służby specjalne w polityce zagranicznej pełnią rolę ośrodków konceptualistycznych. Ja w to niespecjalnie wierzę. Wierzę natomiast w to, że w przypadku Związku Sowieckiego wszystko decyduje jeden człowiek. Nie tam żaden Litwinow, to jest tylko aparat wykonawczy polityki zagranicznej. Decyduje jednak jeden człowiek. Takie jest moje... To jest to, na co łapali się i do dzisiaj niektórzy łapią historycy zachodni, próbując odróżniać dokładnie linię Litwinowa od Mołotowa. No, dokładnie tak. Obaj wiemy, że o wszystkim decydowało biuro polityczne, łącznie z tym, która sekretarka pojedzie w delegacji. Dokładnie tak, a izraelski historyk Gabriel Gorodecki moim zdaniem pobił rekord. W roli niedoszłego zbawcy pokoju w Europie w 1939 roku postawił Iwana Majskiego. Rzekomo Iwan Majski tak wspaniale walczył o pokój w 1939 roku, że już niewiele by brakowało, a udałoby się stworzyć wielką koalicję. Może by w ogóle wojna nie wybuchła, bo Hitler by się przestraszył. Można tak mówić, tylko to są bzdury. To nikogo nie przekona, ani mnie. Natomiast przechodząc do okresu, o którym zapytałeś, no zmierzch polsko-sowieckiego zbliżenia, któremu towarzyszyło zbliżenie kulturalne też, nie da się tego nie zaprzeczyć, on się wiąże z dwoma faktami. Z odmową przez Józefa Becka podpisania tak zwanej deklaracji bałtyckiej, chociaż uważam i nie zmieniam zdania, Józef Beck był politykiem wybitnym. Józef Beck był politykiem wybitnym. Uwikłał się przypadkowo w błąd taktyczny.
powiedział mianowicie 20 listopada 1933 roku do Antonowa Owsiejenki, czyli posła sowieckiego w Warszawie, że należałoby pomyśleć o krajach bałtyckich, to jest takie niebezpieczne miejsce. Po co to powiedział, nie wiem. W każdym razie odpowiedź sowiecka była niezmiernie konkretna. Dobrze, podpiszmy deklarację, którą przedstawiono ambasadorowi, posłowi wtedy jeszcze Łukasiewiczowi. Podpiszmy deklarację gwarantującą status quo w krajach bałtyckich. Być może Sowieci mieli w planach, bo to się w źródłach pojawia śladowo, przystąpić na przykład do rokowań z Polską na tej zasadzie, że gwarantem bezpieczeństwa, w cudzysłowie bezpieczeństwa Łotwy i Estonii i Finlandii będzie ZSRR, a Polska będzie gwarantowała Litwę. Rozumiem, do czego by to prowadziło. Gdyby się oczywiście dowiedziano o tym w Berlinie, no to mamy problem, bo nie dałoby się osiągnąć tego zbliżenia z Niemcami, które gwarantuje politykę równowagi. Mamy no bardzo trudną sytuację, a z tej deklaracji gwarancyjnej nie wychodzimy z zyskiem, tylko raczej się kompromitujemy. Józef Beck popełnił niestety taktyczny błąd, jeden z nielicznych, ale zdarzyło mu się. No i krótko mówiąc, doszło do uwikłania Polski w niepotrzebne konsultacje dyplomatyczne, które się zakończyły oczywiście non possumus. To non possumus zakomunikował w Wigilię przybycia Józefa Becka do Moskwy Łukasiewicz. To jest pierwsze. Sowieci pomyśleli sobie, że Polska nie chce iść dalej na jakąkolwiek współpracę. Ja czytałem dokumenty sowieckie z tego okresu właśnie wtedy, w 2010 roku w Moskwie. Tam to jest napisane expressis verbis. Polska nie chce. Polska chce tylko wywołać wrażenie zbliżenia, ale z dalszego zbliżenia nie chce. No a druga rzecz to jest układ o nieagresji z Niemcami, mający formę deklaracji, a nie traktatu. I tu, ja zresztą mówiłem o tym na naszych zebraniach zakładu, nie wiem na ile ci to jest znane, ale Antonow Owsiejenko zachował wielką rzeczowość w ocenie deklaracji o nieagresji. Wielką rzeczowość, tak to ujmę. Byłem aż zaskoczony, no nie dowierzałem własnym oczom, gdy czytałem te dokumenty, które teraz są już opublikowane. Natomiast kierownictwo dyplomacji w Moskwie, a więc Litwinow i jego zastępcy, Krestiński, Stomoniakow, kategorycznie nie, to musi być układ o współpracy, tylko tajny załącznik to określa. A więc mamy do czynienia ze zbliżeniem polsko-niemieckim przeciwko Sowietom, bo przeciwko komu by ono mogło zaistnieć. Skoro Niemcy nie godziły się i nie godzą na zachowanie przez Polskę Pomorza, Górnego Śląska i tak dalej, to jak mogą zgodzić się na układ o nieagresji za darmo? To jest niemożliwe. Chcę jeszcze dodać, że silnie negatywne doznanie w Moskwie tego faktu, tej bomby dyplomatycznej, jaka wybuchła w Berlinie 26 stycznia 1934 roku, było związane z ogólnym przekonaniem na Kremlu, które najwidoczniej podzielał również Stalin, że polsko-niemieckie relacje są nienaprawialne. Że polsko-niemieckie relacje są nienaprawialne. To chcę mocno podkreślić. Okazało się, że są naprawialne. Że taktycznie udało się dojść do jakiegoś modus vivendi z Niemcami. W tych warunkach następuje kres zbliżenia i rozpoczynają się rokowania o Pakt Wschodni. Ja o Pakcie Wschodnim napisałem tak dużo właściwie w różnych miejscach, że nic więcej nie powiem poza tam rzeczami jakoś objaśnionymi. Jest to zresztą również w książce o Becku naszej powiedziane. Marku, miejmy jednak świadomość, że słuchają nas osoby, które na pewno tych wszystkich dzieł nie przeczytały, aczkolwiek są tacy, którzy je przeczytali. Będę się więc bardzo streszczał, powiem tylko tyle, że jest to propozycja nie tyle francuska, jak zresztą myśmy obaj o tym już mówili, francusko-sowiecka. Francja ją proponuje, ale jest ona uzgodniona z Moskwą, ma ona stworzyć blok antyniemiecki o charakterze obronnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaproszone są państwa bałtyckie, z Finlandią włącznie, Czechosłowacja, Polska, bez Rumunii jednak. Rumunii nie zaproszono, choć sama się wpychała. Już dyplomacja tego kraju była kierowana przez Nikolaja Titulescu, który liczył bardzo na odprężenie i ugodę z Sowietami i obawiali się w Warszawie Polacy słusznie z Beckiem na czele, że sojusz polsko-rumuński obróci się w niwecz. Jakkolwiek i tak w sumie niewiele wartał, to lepiej, że był, niż by go nie było.
A więc mówiąc krótko, mamy rokowanie OPAC wschodni i mamy dwie fazy tych rokowań. Faza pierwsza, to jak powiedziałem, to są rokowania o pakt ustanawiający blok antyniemiecki, obronny, z kluczowym udziałem Sowietów. A po namowie angielskiej, po sugestii angielskiej, po namowach angielskich, Wielka Brytania doradza po prostu Francuzom doprosić jeszcze Niemcy. Francja się godzi, zostają doproszone Niemcy. I tu mamy do czynienia z paralelną akcją. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Nie ma żadnej współpracy polsko-niemieckiej. Żadnej. Żadnej współpracy. Wymiana informacji nie jest współpracą i nikt mnie nigdy nie przekona, że to tak jest. Tak sobie można mówić. Papier wszystko przyjmie. Była paralelna akcja dyplomacji polskiej i dyplomacji niemieckiej przeciwko Paktowi Wschodniemu. Niemcy sprzeciwiają się Paktowi Wschodniemu po to, żeby żaden blok nie powstał, bo przygotowywali się do wojny, chciały zdystansować w zbrojeniach inne mocarstwa europejskie i rozpocząć wojnę. I najlepiej, jak się uda, bić jednego po kolei przeciwnika za drugim w izolacji. Tak chciały Niemcy. A Polska chciała kontynuować politykę równowagi. Wyobraźmy sobie, że Polska odstępuje od polityki równowagi, że przyjmuje Pakt Wschodni, staje się aliantem Sowietów, a w warunkach wojny musi wpuścić Armię Czerwoną na swoje terytorium, o czym już powiedziałeś. Armia Czerwona tu wchodzi i to jest samobójstwo, to jest koniec, to jest ostatni dzień Polski. A w czasie pokoju, bo to wpuszczenie Armii Czerwonej byłoby na okoliczność wojny. Natomiast w czasie pokoju mamy uzależnienie od Moskwy, przerzucenie francuskich zobowiązań bilateralnych i tak zresztą osłabionych w Locarno, ale jakich zawsze, na Moskwę. Francuzi powiedzieliby, to nie ulega wątpliwości. Macie gwaranta na wschodzie, niech ten gwarant was po prostu broni w razie czego. No i mamy zerwanie deklaracji o niestosowaniu przemocy, bo Niemcy ewidentnie by z tego skorzystały. Układ z Niemcami był tylko przecież tylko po to, że Polska dawała gwarancję stronie właśnie niemieckiej, rządowi Rzeszy, iż na takie kombinacje nie pójdzie. A więc przyjęcie Paktu Wschodniego było niemożliwe tej pierwszej wersji i nie było też potrzebne w tej drugiej wersji. Ta druga wersja, którą przedstawił Laval, bo po zamachu marsylskim Laval przyszedł na stanowisko szefa dyplomacji, jak wszyscy dobrze wiemy, Laval zaproponował pakt o nieagresji i konsultacji multilateralny dla Europy Środkowo-Wschodniej. Na co Beck mu odpowiedział, no dobrze, no ale przecież my mamy bilateralny pakt o nieagresji z Sowietami, bilateralny układ o nieagresji z Niemcami. To nam nic nie daje, to nie wnosi wartości dodanej. Czy postępowanie Polski było słuszne? No, jest pewna wątpliwość, którą można postawić, ale mnie ta wątpliwość nie prowadzi do zmiany poglądu, że słuszne. Dlaczego? Ta wątpliwość jest taka, że proszę Państwa, uważa się i słusznie, zresztą pewna amerykańska badaczka napisała to, pogrzebanie Paktu Wschodniego było równoznaczne z przekonaniem się zachodnich elit politycznych o słuszności epismentu. A epismen jest dla nas bardzo niekorzystny, bo nie muszę chyba nikogo przekonywać. No ale przyjęcie Paktu Wschodniego niweczyło politykę równowagi, chcę jeszcze to raz podkreślić, czyniło Polskę obiektem podporządkowanym Sowietom i niosło zerwanie z Niemcami. No to jest naprawdę niekorzystna perspektywa, a więc było słuszne. Jest taka, powtarzam, teza, appeasement, prelude, Eastern Pact, pauza, prelude to appeasement. To jest tytuł książki takiej amerykańskiej badaczki pochodzenia rumuńskiego, Lizanne Radice. Mianowicie, no słuszne to jest stwierdzenie, że tak było, ale Polska nie mogła tego zmienić. To nie jest tak, że państwo średniej wielkości, które nie jest mocarstwem, może swobodnie kreować bieg wypadków. Tutaj jeszcze inne kwestie, one są aktualne w głównej wykładni dziejów proponowanej przez stronę rosyjską dzisiaj. Oczywiście to jest element tej polityki historycznej prowadzonej przez Kreml bardzo aktywnie, że przecież Polska jest współodpowiedzialna, ponieważ utrąciła możliwości stworzenia
bloku zbiorowego bezpieczeństwa. I tutaj się właśnie wraca do Paktu Wschodniego, dlatego też tak poświęcamy mu sporo czasu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, wówczas pojawiający się jeszcze może nie dość wyraźnie, ale już jednak istniejący problem przemarszu wojsk sowieckich będzie wracał. To nie jest sprawa, która zniknie, wręcz przeciwnie. Ale jest jeszcze jedna sprawa, no warto jednak tego argumentu używać i się przynajmniej nad nim zastanawiać, czy państwo totalitarne, a był takim Związek Sowiecki wówczas, może być gwarantem bezpieczeństwa zbiorowego. Tak, więc znowu jest pytanie, na ile Pakt Wschodni był tutaj czymś rzeczywiście i realnie rozpatrywanym przez stronę sowiecką jako polityka bezpieczeństwa. Tak. To moim zdaniem jest to kompletna bzdura, jeżeli to samo państwo wtedy zbroi się, ile wlezie ile defensywnie, może, prawda? Ja bym tylko wtrącił jeden drobiazg, bo byłoby może dla osób słuchających nas, a mniej zorientowanych w tej tematyce, potrzebne powiedzieć. Otóż to nie było tak, że rząd francuski nas zaprosił do paktu, do rokowań o Pakt Wschodni i rząd francuski nam powiedział ustami swojego ministra spraw zagranicznych, słuchajcie, wpuścicie Armię Czerwoną. Nie, ale każdy mający trochę wyobraźni człowiek wiedział to i należał do nich również Beck, no bo wiadomo było, że gdyby doszło do zastosowania przymierza, do casus federis w ramach Paktu Wschodniego, Armia Czerwona musi bić się z Niemcami, a nie może się bić, nie mając wspólnej granicy. Natomiast tak się złożyło i to chcę jeszcze na marginesie dodać, że to właśnie, że Józef Beck o tym wiedział, przekonują na przykład akta archiwalne dyplomacji austriackiej. Proszę sobie wyobrazić, mało historyków odwiedzało wiedeńskie archiwum, tak zwane Neues Politisches Archiv, gdzie ja właśnie tam trochę siedziałem, bardzo krótko tam byłem, za dwa dni tylko, ale przeglądałem akta dotyczące na przykład rozmów z Józefem Beckiem posłów austriackich. No tam się mówi wyraźnie, Józef Beck mówi w jednej swojej wypowiedzi, nie wpuścimy Armii Czerwonej na terytorium Polski. Polska nie może być polem bitewnym Europy. Mówi to w 1936. Jeżeli będzie wznowiony Pakt Wschodni, Polska go znowu odrzuci. Także to nie jest wymysł. Ja nie działam bez źródeł, prawda? W żadnej sprawie nie próbuję ominąć źródeł, czy też użyć źródeł przeciwrozumowych. To jest bardzo prosta kalkulacja, bo abstrahując od notatek, raportów posłów austriackich, tam właśnie w Wiedniu, Neues Politisches Archiv, no to przecież każdy polityk mający odrobinę oleju w głowie zastanowi się, jak w momencie podpisania, weźmy tę pierwszą wersję Paktu Wschodniego, owego multilateralnego paktu o wzajemnej pomocy, jeżeli Niemcy napadną na Czechosłowację, a Związek Sowiecki nie ma z Czechosłowacją wspólnej granicy, no to jakiej udzieli pomocy? No to nie są jeszcze czasy mostów powietrznych, kiedy można było wykorzystywać samoloty do przerzucania całych dywizji, no wejdzie na teren Galicji Wschodniej, tak zwanej. Tak, no i to samo, a co będzie, jeżeli te same Niemcy zaatakują Litwę, no to znowu nie ma wspólnej granicy, no to wejdzie na Wileńszczyznę. No tu Piłsudski też raz powiedział wyraźnie, raz wejdą, nigdy nie wyjdą. I to jest sprawa jasna. Weszliśmy w okres psucia się gwałtownego tych stosunków. To jest i polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy i właśnie te, w przeciwieństwie do Władimira Antonowa Owsiejenki, myśli krążące po Moskwie, także w kuluarach Komisariatu Ludowego, że przecież tam musi być pakt jakiś tajny, jeszcze jakiś protokół i tak dalej. Ale to się do dzisiaj w literaturze rosyjskiej pojawia, że przecież Polacy musieli coś podpisać. No wiemy, że nie podpisali, ale z uporem się tego szuka. To jest jedna przyczyna. Odrzucenie Paktu Wschodniego, bardzo słuszne, prowadzące do zniewolenia tak naprawdę Polski. To jest przyczyna druga, ale była jeszcze jedna, już bez rozbudowywania tych kwestii. To jest jednak wypowiedzenie tak zwanego małego traktatu wersalskiego, czyli paktu o ochronie czy układu o ochronie mniejszości narodowych w przededniu wejścia Związku Sowieckiego do Ligi Narodów, co strona polska zrobiła między innymi dlatego, myśląc o tym dużo wcześniej z różnych przyczyn,
ale widząc w tym niebezpieczne narzędzie dla Sowietów jako członków Rady Ligi, czyli mocarstwa, tam w Genewie, do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski za pomocą czy to mniejszości ukraińskiej, czy mniejszości chociażby białoruskiej, no tu instrumentarium znowu było szerokie. Mamy okres gwałtownego zepsucia się tych stosunków. To są pojedynki słowne Litwinowa i Beka tam w Genewie na różne tematy. To jest okres chłodu i no właśnie, i na ten okres przypada kwestia, o której mówiłem, czyli operacja polska NKWD. Sprawy dzisiaj znane, nie rozbudowujmy już tego, bo nie mamy na to czasu. Natomiast jest kwestia jeszcze inna w tym wszystkim. To znaczy kwestia, jak tę Polskę widział Stalin już wówczas. Bo to jest kluczowa sprawa. No z tego, co robił w swoim kraju w stosunku do Polaków, obywateli Związku Sowieckiego, widać jednoznacznie, że postrzegał ją bardzo źle. Rozwiązanie brutalne i wymordowanie partii komunistycznej, inspirowane przecież przez niego. Przecież te dopiski na marginesach dokumentów, czyścić ten cały polski brud, z tamtych lat pochodzące, no o czymś jednak świadczą, a to jest człowiek, który absolutnie decyduje o wszystkim. Tutaj nie ma żadnej taryfy ulgowej dla Polaków wręcz, to jest po prostu nienawiść do Polaków i z tej perspektywy widziałbym to, co się stało i w roku 1939 i w roku 1940, z tej perspektywy widziałbym też Katyń. To widać dużo, dużo wcześniej. To jest kwestia dla nas najistotniejsza. Co Stalin myślał wówczas o Polsce? Mówimy o drugiej połowie lat 30. Co Stalin myślał o Polsce w drugiej połowie lat 30, to ja nie powiem. A nie powiem dlatego, że nie mam źródeł na to. Po prostu nie mam. Należałoby je znaleźć, poddać analizie, poddać krytyce, tak jak zawsze to się czyni, i wtedy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Natomiast analizując dyskurs propagandy sowieckiej adresowanej do zagranicy, mamy następujący układ. W latach 20. pierwsze miejsce w hierarchii wrogów ojczyzny proletariatu zajmuje Anglia. Natomiast pamiętajmy, że zbliżenie sowiecko-francuskie, które wydało projekt Paktu Wschodniego, miało również skutki w zakresie pozytywnego rapprochement czy rapprochement pomiędzy Moskwą a Londynem. A więc stosunki brytyjsko-sowieckie uległy w latach 34-5 normalizacji. Notabene to Brytyjczycy doradzali Francuzom, aby forsowali koncepcję Paktu Wschodniego, bo ona będzie służyła uniemożliwieniu aliansu Berlin-Moskwa. Brzmi to dosyć ciekawie, ale nie mogę się specjalnie nad tym zatrzymywać. Natomiast w tym okresie głównym wrogiem jako figura na liście wrogów propagandy sowieckiej zajmują oczywiście Niemcy. Na drugim miejscu jest albo Japonia z Polską ex aequo. I następnie mamy jeszcze dwa kraje, Rumunia i Finlandia. Tak to wygląda. Taka jest hierarchia wrogów. Gdzieś trzeba wymienić też Włochy faszystowskie na pewno, zwłaszcza po wejściu do paktu antykominternowskiego. I na pewno ta lista o Włochy powinna być rozszerzona. A więc sądzę, że choć o konkretnych rozumowaniach Stalina powiedzieć cokolwiek jest mi ciężko, mamy do czynienia z przekonaniem, że Polska jest prawdopodobnie zainteresowana marszem z Niemcami wspólnie na wschód, no bo inaczej nie mogę polityki sowieckiej zrozumieć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przy całej konfrontacji propagandowej, bo mamy do czynienia z konfrontacją propagandową polsko-sowiecką i ona się rozwija od chwili pogrzebania Paktu Wschodniego w maju 1935 i nasila się do
końca 1938, czyli do układu Grzybowski-Litwinow, którym jest komunikat z listopada 1938, ta kampania propagandowa sowiecka przeciwko Polsce się nasila. Nie mamy jednak do czynienia z takimi wykroczeniami, które by stawiały stosunki polsko-sowieckie na krawędzi wojny, z wyjątkiem epizodu z końca września 1938, kiedy Polska prowadziła swoją paralelną również w stosunku do Niemiec akcję, mającą na celu odebrać Zaolzie, wykorzystując to, że Czechosłowacja bić się nie chce i nie będzie, a Niemcy próbują zagarnąć Sudety. Więc ja to tak widzę. To jest ciekawe, to jeden epizod. Jak wiesz, zapewne w grudniu 1937 roku francuski minister spraw zagranicznych Delbos składa wizytę w Polsce. I w nocy pociągiem podróżują z Warszawy do Krakowa. Delbos udaje się do Krakowa, żeby złożyć wieniec na sarkofagu marszałka Piłsudskiego, a potem pojechał do Pragi. Delbos powiedział tak, że my się tu martwimy, słyszymy, że stosunki polsko-czechosłowackie są coraz gorsze. Czy to prawda, że stosunki czechosłowacko-polskie są jeszcze gorsze niż polsko-sowieckie? Pyta Delbos. A Józef Beng na to odpowiada, Petetr. Być może, prawda. No. Więc to nie jest tak, że w stosunkach polsko-sowieckich, no, oczywiście, że akcja polska jeżowa wyróżnia się niewyobrażalnym okrucieństwem, zgoda, ale na płaszczyźnie bilateralnych relacji polsko-sowieckich mamy głównie utarczki słowne, przejazd Litwinowa na zachód pociągiem przez Warszawę bez zatrzymania, szykany wobec placówek dyplomatycznych, obniżenie do absolutnego minimum jakichkolwiek oznak wymiany handlowej, brak wymiany kulturalnej, ale to ciągle jest no jakieś minimorum, które pozwala prowadzić politykę równowagi. No ja to tak osobiście widzę. Znaczy dodajmy, że oczywiście strona polska nie wiedziała o skali tej operacji. Docierały odpryski informacji. Możemy się tutaj spierać, na ile były to duże odpryski, na ile mniejsze czy średnie, ale to były tylko odpryski. Z tych puzli obrazu ułożyć całościowego nie można było. No jest pytanie, nawet gdybyśmy wiedzieli o tych mordach dokonywanych na Polakach, mordowaniu całych wiosek, mężczyzn zwłaszcza, no cóż można by było zrobić? To jest inna sprawa, co najwyżej krzyczeć w Lidze Narodów, a i tak nic by się to pewnie niczym nie skończyło. Natomiast kwestia Zaolzia jest tutaj kwestią kluczową. Myślę, że możemy to rozbudować, ale ja chcę dodać, że to jest też ten wykorzystywany dzisiaj przez stronę sowiecką bat na Polskę, że Polska jako hiena rzuciła się na biedną Czechosłowację, naszego poniekąd sojusznika, naszego Związku Sowieckiego i razem z III Rzeszą ją rozdrapała, że to był totalny błąd. Oczywiście nikt tam w Rosji nie pamięta o tym, co Czesi zrobili w roku 1919, bo po co? Nikt nie pamięta o tym, co tam się działo i później, o tej czechizacji, o tych naciskach, no bo po co? O tym w ogóle nie wiedzą, nawet historycy rosyjscy o tym nie wiedzą. Ale ja chciałem jeszcze сейчас на обороту, tak bym powiedział trochę prześmiewczo, zapytać o ocenę wielkiej czystki, bo o tym wiedziano. Nie wszystko, ale wiedziano o tym, że dokonuje się czystka. Były procesy pokazowe. Wiedziano, że w Warszawie wiedziano o tym, że mordowana jest elita Armii Czerwonej. No i teraz jak to oceniono? Czy to nie jest jednak zasadny zarzut stawiany Beckowi, nawet abstrahując, że inni też tak to ocenili? Ale Beck ocenił tę czystkę jako pogrążanie się Związku Sowieckiego w chaosie, a zatem Związku Sowieckiego, który przez jakiś czas, właśnie ze względu na to, że jest w chaosie, nie odegra kluczowej roli w polityce europejskiej, nie będzie w stanie jej odegrać. Czy, no właśnie, jak oceniasz tę ocenę ówczesną, tak, formułowaną nie tylko przez Beka, bo przez większość polskich? Tak, rynków. Mam jedną generalną uwagę. Nie wolno tej oceny oprzeć o jedną wypowiedź. Istotnie Józef Beck, jak i wszyscy politycy zachodni, nie ma między nim a nimi różnicy. Uważał, że następuje wyraźne osłabienie Związku Sowieckiego,
a przede wszystkim osłabienie jego możliwości militarnych, gdyż zdziesiątkowawszy kadrę Armii Czerwonej, państwo sowieckie nie osiąga postępu w dziedzinie przygotowania do wojny, choć bardzo tego chce, bo jest na wskroś, jak zresztą powiedziałeś, organizmem militarnym. To było pełna oczywistość w Warszawie co do tego. Natomiast jest taka kapitalna wypowiedź Józefa Becka z listopada do ambasadora Raczyńskiego. Opublikowałem ten dokument w polskich dokumentach dyplomatycznych pismu. No więc Józef Beck konstatuje, tak jak też powiedziałeś, osłabienie państwa sowieckiego, ale kategorycznie przestrzega przed przedwczesnym wyciąganiem poglądów. W tej książce o tym zresztą pisze. Mówi bowiem, że nie wolno mierzyć europejskimi normami państwa sowieckiego. Gdyby państwo europejskie cywilizowane rozstrzelało swoje elity, mówi Beck, byłby jego koniec, a tam komunizm może potrwać jeszcze 50 lat. No oczywiście Józef Beck się nie tak wiele pomylił, bo powiedział to w 1938, a co było w 1988, no krótko mówiąc wiemy. Ale chcę jeszcze krótko powiedzieć o kryzysie czechosłowackim czy też zaolziańskim. Znaczy ja tam nie rozumiem jednego. Akcja polska przeciwko Czechosłowacji jest faktem znanym, jest akcją paralelną w stosunku do niemieckiej i to wszystko wiemy, każdy kto umie czytać dokumenty sobie to może przestudiować i wyrobić pogląd własny, a jeśli chce z pozycji moralnych oceniać polską politykę, to jego prawo, ja nie mam nic przeciwko, tylko że powinien z pozycji moralnych ocenić również czyny czeskie. Czy na przykład wypowiedź ministra zagranicznych Czechosłowacji, profesora Krofty, profesora historii notabene, który pogroził Polsce w czasie kryzysu związku z Litwą, powiedział mianowicie, że jakby się Polacy ruszyli, jeden żołnierz przekroczył granicę Litwy, to Moskwa wydaje casus belli. Tak mówi czechosłowacki minister zagraniczny. To nie świadczy o tym, że szukał zgody z Polską. Ten skądinąd umiarkowany polityk. Ale ja coś jeszcze chciałem powiedzieć innego. Mianowicie, tego nie rozumiem. Otóż, jak wszyscy wiemy, kryzys czechosłowacki został rozwiązany w taki oto sposób. 19 września, kluczowa data, powstaje plan londyński. Zbierają się premierzy Chamberlain i Daladier i uzgadniają doradzić Czechosłowacji, powtarzam, doradzić Czechosłowacji, czyli narzucić projekt rozwiązania kryzysu sudeckiego poprzez oddanie Sudetów Niemcom. Doradzają cesję terytorialną, a w zamian za to Czechosłowacja ma dostać gwarancję mocarstw zachodnich dla swoich nowych okrojonych granic. Beneš przyjął posłów brytyjskiego i francuskiego. Francuski nazywał się Lacroix, a brytyjski nazywał się Newton. Obaj przekazali mu to. Beneš na to powiedział, że to jest najtragiczniejszy dzień w jego życiu i on tego nie przyjmie. On tego nie rekomenduje Radzie Ministrów. Oni zakomunikowali to do Londynu i do Paryża. Poszła druga demarsz. Newton i Delacroix zostali poinstruowani, mają się zgłosić do prezydenta i powiedzieć, że jeśli tak, to Czechosłowacja bije się w osamotnieniu. Francja na pomoc nie przyjdzie, bo musi iść razem z Wielką Brytanią. Wielka Brytania nie przyjdzie, bo jest niegotowa do wojny. I Beneš się godzi. I w tym momencie los Czechosłowacji jest przesądzony, bo cesja terytorialna jest rozstrzygnięta, tylko nie wiadomo w jakim zakresie. Późniejsze rokowania Hitlera z Chamberlainem nie dotyczą już zasady, tylko dotyczą zakresu cesji. I w tych warunkach nie rozumiem jednego, dlaczego trzy dni po przyjęciu planu londyńskiego Sowieci nam grożą zerwaniem paktu o nieagresji. Bo pakt londyński Beneš przyjmuje 21, a 24 Moskwa nam grozi, że jak ruszymy na Zaolzie, będzie wypowiedziany pakt o nieagresji. Z tego nie rozumiem. Bo to było już działanie papierowe, chyba że Stalin chciał pokazać takie manifestacyjne okazanie sympatii Czechosłowacji, by powiedzieć, że coś robi. Bo gdyby Stalin nam Polsce groził wcześniej, byłoby to zrozumiałe. Dla mnie. Wydaje mi się to bardzo, bardzo niejasne. W każdym razie Polska nie przelękła się manifestacji polegającej na mobilizacji pogranicznych okręgów wojskowych. Doszło do takiego czegoś.
Znam jedną wypowiedź tylko, przepraszam, nie jedną wypowiedź ministra Becka, która była lekceważąca. Może koła wojskowe bardziej podeszły do tego w inny sposób. Jest wypowiedź Stachiewicza, szefa sztabu do Francuzów, że to była poważna demonstracja zbrojna, no ale tak czy inaczej nie miała większego znaczenia. Być może chodziło Stalinowi o to, żeby nieszczerze oczywiście deklarować chęć pomocy Czechosłowacji, natomiast wykorzystać ten kryzys czechosłowacki do rozpętania wojny tam na zachodzie. Dlaczego nie? Mógł nie mieć informacji tylko, dokładnych. Jeżeli przyjmiemy, że nie był dokładnie poinformowany, to jest to być może jakiś pogląd, natomiast na tą wojnę się wcale nie zanosiło. No, oczywiście. Plan londyński był przyjęty. Dodam jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć, że demarsz sowiecka ostrzegająca przed zerwaniem paktu była na prośbę Krofty. Tak, oczywiście, na prośbę ona była Czechów, uzgodniona tak. ze stroną czechosłowacką, to jest jasne. I tu znowu mamy ten punkt, prawda, który jest dzisiaj wykorzystywany, że to Polska nie przepuściła wojsk sowieckich, a one bardzo szczerze chciały pomóc Czechosłowacji. To jest oczywiście bzdura kompletna, bo Czesi sami nie chcieli sobie pomóc i stanąć do walki przeciwko Niemcom. Więc ten argument, ale jest podnoszony cały czas. Być może by się bili w koalicji, natomiast bez sojuszników bić się nie chcieli, to jest jasne. No więc właśnie. Czas nam powoli upływa. Ja chciałem jeszcze oczywiście nawiązać do tych ostatnich miesięcy, najważniejszych, dlatego że wbrew tym turbulencjom w stosunkach polsko-sowieckich na tle sprawy Zaolzia czy Czechosłowacji we wrześniu, jeszcze początku października 1938 roku, te stosunki się normują. To znaczy w ciągu kilku tygodni w listopadzie 1938 roku dochodzi do potwierdzenia wszystkich, to jest deklaracja jednej strony, drugiej, ogłoszona nierównolegle, ale w bardzo bliskim dystansie czasowym, dochodzi do potwierdzenia wszystkich wcześniej podpisanych zobowiązań. Wydaje się, że to wraca do normy. I teraz jest bardzo mocno eksponowane przez stronę rosyjską, też z takim odcieniem niechęci do Polski, dzisiaj też, w historiografii również, że Monachium nauczyło Sowietów niebezpieczeństwa izolacji, że teraz oni się znajdą w sytuacji izolowania. Tymczasem następne miesiące pokazują, że oni byli wręcz atrakcyjnym partnerem dla wszystkich, bo i dla III Rzeszy, i dla mocarstw zachodnich. W kolejce się ustawiano, żeby z Sowietami rozmawiać. Ja zadam takie prowokacyjne pytanie, może trochę naiwne nawet. Czy to zbliżenie na papierze bardziej ze stroną polską w listopadzie, jeszcze w grudniu 1938 roku, nie było ze strony Stalina takim już wówczas mruganiem okiem do Niemców? Niemcy, uważajcie, bo możemy w tych okolicznościach, w tych trudnych, z Polakami się związać, a nie z wami. To jest przecież przedpole tego, co się stanie kilka miesięcy później, kiedy zaczną się jednak rozmowy tajne na niskim szczeblu, które zakończą się podpisaniem słynnego paktu Hitler-Stalin, zwanego paktem Ribbentrop-Mołotow, albo jak to Rosjanie mówią, Mołotowa i Ribbentropa, bo oni zawsze swojego stawiają na pierwszym miejscu. Myślę, że w tym przypadku są nie, jest to jak najbardziej zasadne. Czy to nie była właśnie taka gra ze strony sowieckiej, której daliśmy się trochę ponieść? Właśnie udawanie tych stosunków dobrych, bo przecież udawanie tych stosunków dobrych, ono trwa znacznie dłużej. To jest jeszcze majowa wizyta Władimira Potiomkina, który oczywiście ani słowem nie mówi o tym, że Beckowi, o tym, że są prowadzone rozmowy tajne z Niemcami. I sprawa najistotniejsza w tym wszystkim, dlaczego strona sowiecka, skoro rzekomo była tak dobrze nastawiona do Polaków, nie zaprosiła na rozmowy moskiewskie przedstawicieli strony polskiej. Nie mówiąc o tym, że o sprawach wojskowych rozmawiali, o sprawach politycznych rozmawiali tam wojskowi. Myślę tutaj o delegacji brytyjskiej i francuskiej, bo tam przecież wojskowi przejęli pałeczkę, czy one były też szczere. Ale to jest właśnie to, nie ma Polaków w rozmowach, które jako żywo dotyczą Polski
jej przyszłość. Tak, znowu dużo wątków. Zacznę może od Mołotowa. Istotnie, to powinien być pakt Mołotow-Ribbentrop, dlatego że to Mołotow domagał się bazy politycznej dla uczynienia możliwym porozumienia normalizacyjnego z Niemcami. To strona sowiecka tak stawiała, to jest oczywiste. Po co natomiast był Polsce, może zacznijmy od tego, Polsce układ w postaci deklaracji z Sowietami z listopada 1938. Odpowiedź jest prosta. Chodziło o zademonstrowanie Berlinowi, o powiedzenie Niemcom, że Polska nie odstąpi od kardynalnych zasad polityki równowagi. Chodziło o to i tylko o to. Natomiast dlaczego to było również możliwe do zaakceptowania przez Sowietów? No, szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie specjalnie istotne. Na ówczesnym etapie moim zdaniem nie mogło być. Nie mogło być ani w Moskwie, ani w Berlinie jeszcze planu rozbioru Polski. Niemcy planowały, jak wiemy, osiągnąć wasalizację Polski poprzez przyjęcie przez nią żądań terytorialnych, znanych, dotyczących eksterytorialnej drogi przez Pomorze, dotyczących inkorporacji Gdańska, przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego i zawarcia układu o przyjaźni na 25 lat. Natomiast Sowietom w tamtych warunkach, moje zdanie jest takie, chodziło przede wszystkim o niedopuszczenie do całkowitej izolacji, bo Związek Sowiecki naprawdę znalazł się w izolacji po konferencji monachijskiej. Mocarstwa zachodnie go porzuciły, na konferencję monachijską nie zaprosiły, z Niemcami stosunki złe, z Japonią również. No właściwie to można mówić jedynie o poprawnych stosunkach sowiecko-tureckich i sowiecko-chińskich. Tak bym to ujął. Sowiecko-chińskie były poprawne, bo Komintang dostawał subsydia od Moskwy przecież. Tylko subsydia, tam wysyłano no, też ostrożnie, tak zwanych doradców ja to ostrożnie lotników, tak określam. A więc mnie się wydaje, że mamy do czynienia na krótką metę z manifestacją polską, że Polska nie odstąpi od pryncypiów polityki równowagi i z manifestacją sowiecką mającą pokazać, że Związek Sowiecki nie jest w izolacji. Notabene Francja planowała wypowiedzieć pakt o pomocy wzajemnej z 1935 roku. Było to rozważane przez rząd francuski. Cała ta ostatnia faza stosunków polsko-sowieckich od listopada do końca sierpnia 1939 jest fazą, którą ja określam jako faza pozornej normalizacji. Chodzi o stworzenie przez Sowietów pozorów normalizacji stosunków z Polską, aby polską czujność uśpić i niestety się to w jakimś zakresie udało. A tu chodziło o to, aby tę czujność uśpić co do możliwości uderzenia ze wschodu w warunkach wojny. To jest moim zdaniem cała istota. Tu mamy całą sekwencję, cała istota tego manewru dyplomacji sowieckiej. Tu mamy całą sekwencję wydarzeń. Wspomniana deklaracja Grzebowski-Litwinow jest preludium. Potem mamy traktat handlowy, o który starała się Polska całe dwudziestolecie, pozornie korzystny, z 19 lutego 1939. Później mamy akredytację w Warszawie 2 czerwca ambasadora Szaronowa, który właśnie tego dnia złożył Mościckiemu listy uwierzytelniające. Mamy, nie wolno stracić z pola wrażenia wizyty Potiomkina, czyli zastępcy Litwinowa w Warszawie, jego rozmowy z Beckiem i jego obietnicy, że na wypadek wojny Moskwa zachowa życzliwy stosunek do Polski. To wszystko są fakty układające się w określony scenariusz. Służy to przekonaniu Polski o niegrożącym ze wschodu niebezpieczeństwie. No i przechodzę do ostatnich dwóch spraw, pakt Ribbentrop-Mołotow i rokowania. Tak, tylko ja tutaj dodam jedną rzecz, może nie tyle polemicznie, ile uzupełniająco, bo powiedziałeś, że nie rozpatrywano kwestii rozbioru Polski. Oczywiście
wtedy, nawet no, na przełomie roku 1938, w pierwszych jeszcze miesiącach 1939 roku, tylko nie należy zapominać o tym, że przecież od czego zaczęliśmy. Przypomnijmy sobie te słowa Quiringa, Rothsteina, wielu innych, że oni nie uznawali przynależności tego, co my nazywaliśmy kresami wschodnimi, do Rzeczypospolitej. Nigdy! To jest plan dalekosiężny, ale co więcej, jeżeli odwołamy się do pracy mało w Polsce znanej, a godnej uwagi, historyka, ja już go tutaj wymieniałem, z dalekiego syberyjskiego Omska, profesora Wiktora Aleksandrowicza Zubaczewskiego, to on w swoich książkach dwóch, jedna była wydana w ubiegłym roku, wykazał jednoznacznie, że po roku 23, właśnie po tych nieudanych próbach wspierania rewolucji niemieckiej, kierownictwo sowieckie przyjmuje plan minimum polegający na odbudowie swojego państwa w granicach Imperium Romanowów. A ja przypomnę, że Imperium Romanowów kończyło się pod Toruniem, na Drwęcy. Do Imperium Romanowów należał Kalisz i Konin. No to tam ono sięgało. Więc patrząc tylko z tej perspektywy, Kresy Wschodnie i odbudowa imperium, no to mamy plan, to ten plan jest, on ciągle jest gdzieś w tyle głowy, on nie jest jeszcze skonkretyzowany. Ja nawet zaryzykowałbym twierdzenie, może znowu polemiczne, że pakt Mołotow-Ribbentrop i linia tam określona, czyli linia Wisły, była ustępstwem, patrząc z perspektywy właśnie granic imperium, no może niewielkim, bo dla tego wielkiego kraju tamtych powiedzmy sto kilkadziesiąt kilometrów, to nie jest tak dużo, ale ona była wręcz ustępstwem. Więc ten plan jednak chyba po stronie sowieckiej istniał, mniej czy bardziej skonkretyzowany. To tylko taki appendix. Tak, więc przechodzę do tych dwóch ostatnich kwestii, które zasygnalizowałem, ale jeszcze jedna dygresja niejako na marginesie. No jest oczywiście w źródłach poświadczona ta wypowiedź Potiomkina do ambasadora francuskiego Coulondra, gdzie on mówi, że Polskę teraz czeka rozbiór. I on to mówi w październiku 1938 roku. A co więcej, ja we włoskich archiwach znalazłem jeszcze podobne słowa wypowiedziane przez niego do ambasadora Italii Rosso. Tyle tylko, że przyznam się, że ja nie wierzę. No mam opory przed daniem wiary takie wizjonerstwo polityczne sowieckich statystów, że na tamtym etapie przewidywali rozbiór Polski. No, przecież nikt nie znał wtedy, nikt nawet nie wiedział, jakie będą żądania terytorialne do Polski, jak zareaguje na nie Beck, czy mocarstwa zachodnie udzielą Polsce jakichś nawet obietnic pomocy. No, przecież tego nikt nie wiedział, więc ja w to jakoś nie wierzę. To są jakieś gry mające Polskę nastraszyć, moim zdaniem, bo oni wiedzieli, Sowieci wiedzieli, że kanał dyplomatyczny, jakim jest Francja czy Włochy, wiedzie czasami nad Wisłę. Myślę, że to tu trzeba szukać. Albo są jakieś rewelacyjne źródła w Moskwie, których myśmy nie widzieli i kiedyś się one ujawnią. Tak ja to rozumiem, ale jestem daleki przed stwierdzeniem, że oto wizjoner polityczny, towarzysz Potiomkin, przewidział Polskę, prekonizował Polsce rozbiór w październiku 1938. Ja w to nie wierzę. Ja myślę, że on troszkę inaczej dumał, to znaczy na pewno wykalkulowali. Ja już mówiłem tutaj w tym programie i to powtórzę, że nikt tak dokładnie nie czytał Mein Kampf jak w Moskwie i nikt tak dokładnie nie analizował wystąpień publicznych i tego, co przechwycił też i wywiad sowiecki, jeżeli chodzi w ogóle o dokumentację niemiecką. Prawdopodobnie chodziło jednak o to, że no po Czechosłowacji przyjdzie pora na Polskę i w tym kontekście Potiomkin mógł to mówić. Ja bym mógł oczywiście zaryzykować, że pierwszym, który dumał o rozbiorze Rzeczypospolitej, był niejaki Iwan IV Groźny, bo wtedy się pojawiły już koncepcje rozbioru, tak, ale nierealne, ale to zostawmy, bo to trochę od samej, tak, od samej myśli z jesieni, powtarzam, z jesieni 1938 o ciężkim położeniu Polski i ciężkim losie Polski, od tej myśli do myśli o rozbiorze
No nie wiem, wydaje mi się daleka droga, ale może się mylę. To takie jest raczej głośne myślenie. W każdym razie przechodzę do tych dwóch ostatnich punktów. Cóż, no... Tak, tylko jeszcze podpytanie do tych punktów, bo one są zwieńczeniem i naszej rozmowy i w ogóle tych kwestii. Doprowadzimy do 1939 roku, do nieszczęsnego września. Jak strona polska odebrała fakt, że nie zaproszono ją do rozmów moskiewskich z brytyjsko-francusko-sowieckich? No przecież dobrze wiedziano o tym, że tam będzie głównym tematem właśnie Polska. Co, nic? Cóż, no tu są moim zdaniem dwie rzeczy, o których mówimy. Polska nie wyjawiła nigdy, prowadząc swoją politykę według kanonów, o których była mowa, Polska nie wyjawiła nigdy woli starań o sojusz z Moskwą. A więc Polska słusznie nie była zaproszona i zaproszona być nie mogła. I to jest pierwszy punkt mojego rozumowania. A punkt drugi jest taki, że przyzwoitość stosunków sąsiedzkich, przyzwoitość postępowania w stosunkach sowieckich wymagała przynajmniej zaproszenia ambasadora w Moskwie, aby jemu oznajmić to, co Woroszyłow przedstawił misjom wojskowym francuskiej i brytyjskiej 16 sierpnia, a więc chodzi mi o żądanie przemarszu Armii Czerwonej, aby uzyskała kontakt bojowy z armią niemiecką. To są dwie różne rzeczy. Cóż, no ja myślę, że Sowieci chcieli, aby te rozmowy z misjami wojskowymi, jak i wcześniejsze konsultacje polityczne przez ambasadorów prowadzone, żeby te rozmowy się odbyły jako show, jako pokazówka. Chodziło o to, aby wywrzeć nacisk na Berlin i pokazać Niemcom, że Związek Sowiecki ma opcję alternatywną w swojej polityce. Od kwietnia rząd sowiecki prowadzi, jeszcze raz użyjemy słowa paralelność, paralelną politykę szukania rzeczywistego zbliżenia z Berlinem i szukania pozornego zbliżenia z Londynem i Paryżem. To jest właśnie nie do przyjęcia przez dzisiejszą nawet historiografię rosyjską, bo ja tu się w pełni może są z tym poglądem zgadzam. To też by tłumaczyło, dlaczego nie zaproszono Polski, a po co? No to ona była w tej konfiguracji tak ważna. Tacy, którzy to kwestionują, są również na Zachodzie, pewnie są i w Polsce. Zostawmy to na razie. Na tę chwilę są paralelne starania, albo równoległe starania, jak kto woli. I zadziwiająca jest koincydencja dat. Na przykład 17 kwietnia dzieją się dwie rzeczy. Litwinów kieruje do ambasadorów mocarstw zachodnich, do ambasadora brytyjskiego Sica i do ambasadora francuskiego Nadjara, projekt paktu o pomocy wzajemnej. Projekt paktu pomocy wzajemnej, na razie bez konwencji wojskowej. Pakt sam. Tworzymy wielki sojusz przeciw Niemcom obronny. Tego samego dnia chargé d'affaires Astachow w Berlinie udaje się do zastępcy Ribbentropa von Weizsäckera i mówi mu, że trzeba dojść do porozumienia o nieagresji, bo będzie korzystne dla obu stron i to porozumienie może być osiągnięte łatwo, o ile Niemcy będą nim zainteresowane. No więc rozumiem, że Litwinow wjedzie Sowietów na wojnę z Niemcami, a Astachow, jego podwładny, proponuje im układ o nieagresji, tak? Przecież to jest nonsens. Nie, to nie jest nonsens. Tym wszystkim steruje biuro polityczne i tam są dyskusje, jak to rozgrywać i to jest właśnie ta paralelność. Tylko tak. Stalin dobrze wie, że państwa zachodnie, demokratyczne, zawsze będą miały obiekcje, ażeby dać mu wszystko to, co on chce. Hitler takich obiekcji mieć nie tak będzie, jest. Więc gra jest obliczona oczywiście na tak faktyczny jest. Sojusz z Niemcami. Tak jest i ja chcę tylko powiedzieć tyle, mianowicie nie ma możliwości innej oceny działań Związku Sowieckiego w 1939 jak tylko taka. To było państwo zainteresowane wielkimi zmianami terytorialnymi, rozszerzeniem swoich granic, a nie żadną obroną pokoju. I nic tego nie mogło zmienić. Żadna polityka polska
nic tego nie mogła zmienić, a polska odmowa przepuszczenia wojsk sowieckich, która była konieczna, bo inaczej byłaby samobójstwem, spełniła tylko rolę użytecznego pretekstu i proszę Państwa, nie jest tajemnicą. W literaturze zachodniej, którą nie najgorzej znam, a dotyczy ona stosunków międzynarodowych w latach 30., pada czasami nawet stwierdzenie, że Colonel Beck was responsible for the Ribbentrop-Molotov Pact. Mówię w oryginale, jak to pada. Czy Józef Beck odpowiedzialny za Pakt Ribbentrop-Molotov, no bo jakby się zgodził na pasaż Armii Czerwonej, no to by oczywiście Pakt Ribbentrop-Molotov nie był potrzebny. Prawda? Tego typu myślenie dalej ma niestety miejsce, ale ja chcę na koniec przejść do sprawy ostatniej, to znaczy takiej. Chcę nawiązać trochę do twojej myśli, którą chciałem trochę rozwinąć. No bo możemy sobie wyobrazić Józefa Becka działającego inaczej. Mianowicie Józef Beck pobiera oto myśl, że być może dałoby się Związek Sowiecki wykorzystać do obrony pokoju. Ale co to nam mogło dać? Przecież my nie mieli wpływu na pryncypia polityki sowieckiej. Przecież myśmy nie mieli na to żadnego wpływu. Są liczne wypowiedzi przywódcy sowieckiego, choćby ta słynna do Dymitrowa z 7 września, w dzienniku Dymitrowa. Cóż by to było złego, gdyby udało się rozszerzyć socjalizm na terytorium jednego państwa kapitalistycznego. Upadnie Polska, to cóż w tym złego? Jedno państwo kapitalistyczne mniej. Inny przykład. W grudniu 1941 przyjmuje Stalin Idena jako brytyjskiego ministra spraw zagranicznych. Już jest wojna. Mówi do Idena w ten sposób, że nasze stosunki przed wojną nie mogły się dobrze ułożyć, bo Wielka Brytania ówczesną równowagę sił chciała bronić, a myśmy chcieli ją zburzyć. No czyż trzeba wymowniejszych słów, aby wytłumaczyć taką, a nie inną politykę sowiecką? Więc moim zdaniem właściwie wszystkie karty były rozdane. I co powiem więcej, nie należy się nawet specjalnie fascynować pytaniem, co mogło nam dać, gdyby kierownictwo polityczne w Warszawie wiedziało o tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. No co wtedy można było jeszcze zrobić? Bardzo niewiele. To jest jedna z tez, którą głoszę. No tak to mniej więcej wygląda. To brzmi szalenie pesymistycznie, ale wiadomość o tajnym protokole, nawet gdyby dotarła do Warszawy, no to co to mogło dać? Notabene poszlakowe informacje o przehandlowaniu państw bałtyckich dotarły, ale no wyobraźmy sobie, że dowiadujemy się polskie kierownictwo o tym, powiedzmy 25 sierpnia. Czy to coś zmienia? Nie ma już możliwości korekty polityki polskiej. To jest właściwie finał. Notabene taką ciekawostkę jeszcze powiem na koniec. Niemcy trzymali w tajemnicy pakt z Sowietami, tajny protokół, otaczali tajemnicą, ale jeden wyjątek uczynił albo w sposób zamierzony albo niezamierzony Hans Frank. Otóż warto wiedzieć, że w ostatnich dniach sierpnia odbywał się Kongres Prawników Niemieckich w Sopocie. I Hans Frank jawnie pogroził Polsce rozbiorem. To jest jedyny przypadek polityka niemieckiego, który przed 1 września mówi o rozbiorze Polski jawnie. Także no cóż, podsumowując, ja myślę, że odpowiedzieliśmy na pytanie, które jest chyba ważne, ale odpowiedź nie trudna na nie. Szans zbliżenia nie było, natomiast ja bym widział szansę zbliżenia w dwóch przypadkach. Gdyby ustrój sowiecki wewnętrznie w drodze jakiejś cudownej ewolucji tak zmienił swoje oblicze, że stałoby się to państwem pokojowym, że to państwo stałoby się państwem pokojowym, albo gdyby w Polsce doszedł do władzy rząd, który by model Polski z Mińska chciał przyjąć, czyli wydania broni chłopom i robotnikom, redukcji armii do 50 tysięcy, linia Kerzona jako granica na wschodzie, no i ma się rozumieć
centra kultury sowieckiej w każdej wsi, jeżeli to kulturą nazwać. Myślę, że to chyba tak to wygląda. Także nie odkryliśmy wielkiej tajemnicy historycznej, ale na pewno warto do tego wracać. Tak to ja widzę. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to pytanie, czy to zbliżenie było możliwe, jest jednoznacznie negatywna i tutaj mogę się tylko pod słowami profesora Kornata podpisać. Jeszcze dopowiem tym, którzy podobnie jak właśnie w sprawach niemieckich uważają, że można było grać, przeciągać strunę. No nie można było, dlatego że grać i przeciągać strunę może ten, kto trzyma karty w rękach. Niestety strona polska wówczas w 1939 roku kart już nie trzymała. Trzymali inni, którzy decydowali o jej losach. To najkrócej, bo to też można by było długo jeszcze dywagować. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję mojemu rozmówcy, panu profesorowi Markowi Kornatowi za dzisiejsze spotkanie. Dodam tylko, że następne spotkanie, o ile mnie pamięć nie myli, odbędzie się 12 stycznia, również we wtorek tradycyjnie, o godzinie 13 i gościem będzie pan profesor Krzysztof Kania z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z profesorem Kanią rozmawiać będziemy głównie, przede wszystkim o sprawach stosunków polsko-brytyjskich w okresie, który nas interesuje. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.